Tomasz Oświeciński przed KSW 44. Odniosłem takie wrażenie na ważeniu, że twój przeciwnik Erkojun, delikatnie mówiąc, był spięty. Nie uważasz? No ja tak sobie też pomyślałem, bo to już nie jest Instagram, wiesz? To na Instagramie, na Facebooku można pokazywać się, jakie jest się mocarze, natomiast jak ty już wiesz, już to jest ten dzień, godzina W, to jest coraz gorzej. Ja o tym wiem, bo już to przeżyłem i myślę, że do niego dotarło to, że to nie jest zabawa, jutro będzie mordobicie, więc ja o tym wiedziałem i się nastawiam na to od początku. No a on myślał, że to są żarty. No nie, to nie są żarty. Na koszulce miał informację do ciebie przekazanie, żebyś udał się, znaczy sugeruje ci, żebyś się udał na emeryturę. Jak to jesteś w stanie skomentować? No wiesz, no jeśli mu się uda mnie wysłać na emeryturę, to szacun. No. Popek też powiedział, że jak za mną przegra, to się uda na emeryturę. Chyba nie wiem, czy wraca, czy nie. Tutaj niestety mu się nie uda mnie wysłać na emeryturę. No, ale niech próbuje. Tomek, jak tą różnicę wieku i co prawdopodobnie za tym idzie też i wydolność chcesz zniwelować i jak chcesz sobie z tym poradzić? Nie, no tym razem zapewniam wam, że mam tlenu na 3 rundy i naprawdę to jest, będę prowadził tę walkę tak, jak ja chcę zrobić to. I mam nadzieję, że się ułoży to, znaczy wiem, że się ułoży po mojej myśli. Mam nadzieję, że wszystkich zaskoczę i tu nie będzie widać tej różnicy 17 lat, które nas dzieli. Na pewno mi przeszkadzało to w przygotowaniach, na pewno on się szybciej regenerował i to mu pomagało. No ja natomiast się dłużej regenerowałem, ale myślę, że przez te 15 minut to dam się je wszystko. No. Zmieniłeś sztab szkoleniowy i trenowałeś teraz, przygotowałeś się do tej walki z Antkiem Chmielewskim. Pamiętam to, co mi powiedziałeś, to spytałem taką różnicę podstawową, to, że Antek ci, mówiąc bezpośrednio, sprzedał strzała w twarz i się obudziłeś. Tak, no tutaj wiesz, no pierwszy raz mnie podłączył Antek, dużo rzeczy stało się pierwszy raz, ale też jest, wiesz, zawdzięczam mu, że no Antek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ja przed tym nie umiałem ani sił rozłożyć, zresztą no, w pierwszej walce w ogóle się nie udało mi tego zrobić, nie? Ale Antek tutaj mnie przygotował pod każdym względem, jak rozłożyć siły, kiedy atakować, kiedy się bronić, że nie ma, że umiem też przyjąć. Wiem, jak się jest podłączonemu, co trzeba robić. Podłączył mnie na treningu, więc nie mam się czego bać. No, rzeczywiście chłopak tam kopie tymi nogami. To jest jedyne, co mu tam wychodzi, bo gardę ma strasznie dziurawą. Tam żadna ręka nie wraca po czasie do twarzy. Kopie nieźle. No zobaczymy, czy mu się uda mnie trafić. Jaka różnica w emocjach? Przed tą walką, a przed poprzednią? Nie, to jest przepaść. Słuchajcie, to jest przepaść. Ja przedtem myślałem, że wiesz, jestem przygotowany na takie rzeczy. To jest coś nie do przygotowania. Ja po prostu mu współczuję. Ja wiem, jak on dzisiaj się czuje. Wiesz, ja naprawdę, ja przedtem, wiesz, no, nie, jestem aktorem i myślałem, że jestem obyty z kamerami, z tymi ludźmi, ze wszystkim i nie udało mi się. Ja dzisiaj oglądałem jak filmik, jak wchodziłem do klatki, to po prostu już widziałem, że chyba byłem tam po prostu na straconej pozycji, bo ja tam wlazłem jak wrak człowieka. Wiesz, to w ogóle współczuję mu jutro wejść do tej klatki, no. To ostatnie pytanie, bo nas poganiają, jeżeli chodzi o twój look nowy, czy przyjechałeś tu na czoperze? Nie, słuchajcie, nie wymyśliłem tego wąsa sobie na życie. Zaczynam nowy film Plagi Breslau z Patrykiem Wegą. Zaczynam 17 czerwca, gramy we Wrocławiu, zaczynamy zdjęcia we Wrocławiu. I to jest właśnie mój nowy imaż do tego filmu. Dziękuję.